Wszystkim powiem dzień dobry i witam na kolejnej konferencji dotyczącej budowania składu ze Stalu na nowy sezon. Przedstawiciele klubu Rafał Czarkowski, Rafał Rajewicz i dwaj zawodnicy Marcin Frider i kolejny w tym gronie Rafał Rajewicz. Rozpoczniemy tradycyjnie od słowa od pana prezesa. Słowo na poniedziałek dzisiaj. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak jak planowaliśmy, dzisiaj kolejne spotkanie z mediami i kolejna finalizacja umów z zawodnikami. Bo dzisiaj nie mamy żadnych zawodników, tak powiem, z nowej edycji, tak? Dopiero był jeden. Natomiast no jest bardzo trudny, że możemy przedłużyć umowy i z Marcinem i z Rafałem Rajewiczem. Może zaczniemy od młodszego dzisiaj. Rafał, znacie Państwo historię, był w tamtym roku u nas, potem został połączony do siarki Tarnobrzeg i tam był bardzo zadowolony z tej gry. My również, ja byłem szczególnie zadowolony, że ten cały manewr się powiódł i że Rafał dostał te minuty na boisku, które i on, i ja miałem w planie, że w ciągu poprzedniego sezonu dostanie. Tam dostał ich dużo, także myślę, że summa summarum zagrał odpowiednią ilość minut. No i co ważne, okazało się, że może być rzeczywiście dobrym zawodnikiem ekstraklasowym. I w związku też z tym nasza decyzja o przedłużeniu tej umowy, mimo że ona jeszcze była jakby na następny rok, na następny sezon, ale po spotkaniu doszliśmy do wniosku, że Rafał zostanie u nas na następne 2 lata, także ta umowa jest podpisywana na 2 lata, bez żadnych tam punktów takich zrobimy przy podpisywaniu umowy z Kamilem. I myślę, że tutaj będzie dla niego kolejny ekstraligowy sezon. Myślę, że nabrał już doświadczenia, został troszeczkę poobijany w tej lidze. Jak to mówię często, był na froncie, wie jak teraz się zachowywać i myślę, że podejmie rękawice z zawodnikami na jego pozycji, którzy też niedługo, myślę, dotrą również do pewnych skład naszym duszy. Ja przygotowałem wszystko. Rozumiem, że u Ciebie bez zmian podpisujemy. Chcielibyśmy, żeby weźmiemy Państwa na świadków i te umowy podpiszemy. Mamy je przygotowane i tylko Gospi złożyły podpisy na końcu i na przedkońcu jeszcze. Ok, to była jedna. Jeszcze to już załatwię od razu obie. Bardzo proszę. Gratuluję Cię ponownie na pokładzie, na dłuższą metę i szali na nowy sezon tradycyjnie. Wszystkiego dobrego, będziesz walczył. Proszę o przełożenie. O przełożenie. Bardzo proszę. Cieszę się, że znowu mogę testować barwy ze Stalu. No, już tyle lat tutaj jestem, że jednak jestem sercem z zieloną górą i chciałbym jeszcze jak najdłużej, więc cieszę się, że prezes chciał podpisać kontrakt na 2 lata. Pokażesz, mam nadzieję, pokażesz jak najlepsze Stalu. Dziękujemy, Rafał. Jeżeli są pytania, to bardzo prosimy teraz. A jeżeli... Mam pytanie, czy po grze w siarce Tarnobrzeg poczułeś się na tyle mocny, że mogłeś mówić, okej, okay, wracam do Stalu, ale pod warunkiem, że będę tu grał, a nie, że na zasadzie ja przychodzę i zobaczymy, co będzie.
No tak, już myślę na to jest taki wiek, że myślę o tym, żeby cały czas jednak spędzać minuty na parkiecie. Czuję się już tak pewnie, że mogę spokojnie walczyć w tej lidze z najlepszymi, więc nie widzę żadnego problemu. Zresztą pokażę sam trenerowi, że jestem godzien tych minut. Czy pan rozmyślał przed tym powrotem, nazwijmy, to była jakaś obawa, że tutaj znowu zostaną zakontraktowani jacyś zawodnicy, którzy spowodują, że znowu trzeba będzie się bić i gdzieś tam z łapki tylko na ten czas? Ja raczej nie obawiam się, naprawdę czuję się tak dobrze, że myślę, że mogę podjąć walkę z każdym i nawet jeśli trener będzie przed sezonem nie pod uwagę na minuty, to i tak na treningach pokażę się z tak dobrej strony, że skoczę z kogoś innego. Rozmawialiście z trenerem bezpośrednio? Tak, rozmawiałem jeszcze jak byłem w Tarnobrzegu. Tak, troszeczkę. Przecież sam trener też wtedy nie wiedział, że będzie w przyszłym sezonie. Nie, teraz myślałem, że być może teraz już swoją wizję pokazywał i z powrotem jakoś. Myślę, że więcej ja rozmawiałem z trenerem i on był troszeczkę na urlopie, ale na trener był rzeczywiście nie było mowy, że to będzie grać pierwszopiątkowy, tak, ale będą następni zawodnicy. No, oczywiście będzie półtora miesiąca okresu przygotowawczego i to będzie weryfikacja. No, na wtedy bardzo zależy na zawodnikach polskich i na zawodnikach, którzy stąd się wywodzą. Stąd też wspólna decyzja trenera i klubu, żeby Rafał brał u nas, tym bardziej, że ten 18 wrzucił i teraz musi komuś innego, tak? Tarnobrzeg chciał zatrzymać siebie, czy nie było takich argumentów? Czy chcieli, tak, ale wiedzieli, że mam kontrakt zostałem, więc za bardzo nie naciskali. Odbyła się jedna rozmowa, szybko zrezygnowałem.